jesteśmy na kolei gondolowej. Jednak kolejka odjechała, wagonik, teraz podjeżdża drugi wagonik. Uwaga, czy zdążymy, proszę Państwa. Jest, podjechał i wskakujemy. Nie wiem, czy zdążę. Adam skoczył. Ja jeszcze nie zdążyłem. Jest, czy zdążę? Jest, siedzę, jest, zdążyłem. Tak, proszę Państwa, zdążyłem. Są emocje, tutaj, zaraz czy nam się drzwi zamkną. Mogę cukierka? Czy te drzwi nam się zamkną? Mogę cukierka? Tu są drzwi. Uwaga, czy zostaną drzwi otwarte? Czy będzie tutaj można zobaczyć? Czy będzie pipczało? Tak. Jest i uwaga. Widok. Coś i zamykają się drzwi, niewiarygodne, proszę Państwa. Zamknęło się drzwi, tak. Uwaga, teraz jak przyspieszyło. O, tu jest droga, można tędy podejść, popatrz Adam, w dół. Ludzie tu idą, ludzie tu w dół idą. Mogę cukierka? Można tu idą, dobra, zaraz będą cukierki nawet, wszystko będzie. Na razie zachwycajcie się widokami, bo to tylko 5 minut przyjazdu. Taki widok. Tak, tu trzeba emocje powstrzymać, tu piękny widok SK Sanu robi. Tak, a tu mamy tamę, mijamy wagoniki. Czy tu jest gorąco? Nie, tu nie jest gorąco, ponieważ tu są dziury. Tu są dziury. Czyli powietrze wchodzi, te wagoniki nie są zamykane szczelnie. Czału nie ma. Dlatego... Adam mówi, że nie... No tu są dziury, można sobie palec wsadzić, nawet dwa palce. Mówi, że nie ma szału. Nawet cztery palce można wsadzić. Adam mówi, że nie ma szału. Nie ma szału. Nie, tego się spodziewałeś, ale... Jest szał, dla mnie tu jest duży szał. Tam byliśmy na górze, kto nas filmuje? Kto nas filmuje? Gdzie tu jest kamera? Skoro jest... O, tu nawet są okienka otwierane, zobaczcie. Można okienko zamknąć, można okienko otworzyć. No, przepraszam, żebym... Trzymaj bardzo szkijki, bo żebym nie uszkodził kogoś. Małe okolice, tak. Tam była kawiarnia, na górze była kawiarnia. Weszliśmy do tej kawiarni, piękne widoki w kawiarni były. Parking i zapora. Czekamy jeszcze na pierwszy... Szukajmy naszego samochodu, bo on gdzieś będzie widać. Tak, on tu blisko będzie pod tamą samochód nasz. O, tutaj stoi, więc zejdziemy z tamy. I tu od razu będzie samochód, więc... Za dużo nie będziemy mieć problemu. Uwaga, a teraz próbujemy przez dziurki zobaczyć ekran. O, i mamy bez świeże powietrze. A, uwaga, czy możemy się rozhuśtać? Ciekawe, czy tu można się rozhuśtać? Podobno? No. Lepiej nie huśtajcie gondolą, nie prowokujcie. Troszkę można się rozhuśtać. O. I huśtamy się. Nie, to jest przyzwyczajone na huśtanie. Chyba, że za chwilę proszę się nie huśtać. Tam jakiś plac zabaw jest. Tu nasz samochód. Ciekawe, czy wypatrzymy na samochód. Gdzie nasz samochód stoi? Uwaga, czy go z góry będzie widać? A kto pamięta, ile ta zapora ma metrów? 100. Czy 60? 300. Nie, no zobaczymy, kto będzie się bliżej. Wydaje, że 60, ale nie jestem pewien. Zobaczmy, wysokość? 60 albo 80. Co mi się wydaje, chyba mi się wydaje. Nie, nie, a gdzie Polańczyk mamy? Gdzie jest Polańczyk? Sprawdzić. Cypel, o tam widać Cypel, tak, o tam byliśmy wczoraj na Astrofazie na Cyplu, a tam widać wyspę, wyspa nie jest zalana, pięknie żaglówki widać, tak, tutaj mamy w dół tamę, na końcu tej Soliny kolei gondolowej ma być jeszcze taki piękny, interaktywny muzeum. Jest nasz samochód, pokaż, jest nasz samochód. Gdzie jest ten nasz samochód? Tam chyba, tak, bo to są te schody, o tam stoi, schoda. A jest nasz samochód, jest znaleziony nasz samochód. Tutaj to czarne, to nasz samochód stoi. No i tu będziemy musieli tutaj dojść, czyli... Faktycznie mi się wydaje, że zobaczmy, tu jest dojście do tamy, tu, czyli pójdziemy, tu dojdziemy i będziemy na parkingu. Tam dwa helikoptery na dole stoją. Tak. Ale super, można zwiedzać tamę, byście Adam na zwiedzaniu tamy, ale, tam na dole? Nie, a ten moment jest najbardziej dla mnie emocjonujący. Polecamy zwiedzanie tam, jak się wchodzi w spód, tam pod, gdzie maszyny są. Nigdy Adam. W życiu nie byłem nad zaporą, bo na zaporze to byłem, ale nad zaporą. Ale czy byłeś na zwiedzaniu tamy od środka, Adam? Też nie byłem, chyba to nie, byłem się kiedyś w dawnych czasach jeszcze jako reporter, byłem w środku, robiłem reportaż, to ale... tam wybrać się warto. To już było tak dawno, że... Kto to mówi? Kto to tak mówi? Dwie... Bartosz, pokaż się, żeby to było widać, że to ty. O, jest Bartosz, proszę. Machina. Bartosz, ewakuacyjny, Karol, gdzie ty jesteś, Karol? Jestem. Jest Karol i Adam. Adam tutaj, drugi nagrywający. Będziemy mieć dwa filmy i jednocześnie w jednym momencie. Jednocześnie, tak, a tym nie, no właśnie, czekaj, ja przybliżmy. Tego chyba producent smartfonu nie przewidział. Przewidział. Efekt echo powinien być jakiś tam zachowany. Jak się do tego zrobi, do lustra, to jest efekt halo się robi. Fajnie. Dobra, patrzymy tu na zapory, bo faktycznie jest takie cukierki. Ja, część elektrowni. Zagłuszamy się trochę, dwóch youtuberów w jednym. Zobaczcie, jakie jest zainteresowanie ludzi na tej zaporze. Faktycznie duża frekwencja. Dużo, tak. Te dziurki mi się podobają najbardziej.
te dziurki mi się podoba. Jestem za wagonikiem. Moje palce są za wagonikiem, niewiarygodne. Jestem. Dobrze, zbliżamy się do końcowej stacji. Więc będę tutaj teraz już wyłączał nagrywanie i robił zdjęcia, bo to jeszcze jest też warte tego, że... A wiesz, Adam, że można robić zdjęcia w czasie filmowania? Dobra, słuchajcie, pozdrawcie, pozdrówcie wszystkich, którzy będą oglądać. Pozdrawiam! A czekajcie. Selfie. O, zamknąłem.